teraz jest 16 godzina, dalej jest 7 kwietnia 2021 roku i zobaczcie co robię. Sieję wapno. Tak pomyślałem, że nie ma sensu w śnieg tam się szanić, a tutaj jeszcze owiec będzie. No tutaj akurat jest suszej. Tu też będzie owiec, bo jest jeszcze czas, jest dużo owsa. Tam jest bagno i nie wiem, czy będę siał te wapno, ale sobie tak posypię dosłownie, nie wiem, 1,5 tony na hektar, aby tam troszeczkę dostarczyć roślinom, roślinom wapnia. No te serce było chyba 3. Mój nowy nabytek z zeszłego roku na łańcuchach. Odmalowany był, to ja go nie malowałem, tylko tamci poprzedni właściciele. Fajnie, sypię zaraz od środka, policzę 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 metrów od środka do środka, czyli 4,5. Na jedno i na drugą, tak? 1, 2, 3, 4, 5. Mam kombaj 5,5 metra header. Tak dotąd i właśnie jak właśnie jeszcze po ściernisku, jak tam po gryce, jak siałem, to właśnie jeździłem. Tu header się kończył, jeden tam drugi. I jeździłem tak jak no właśnie po środku złączenia headerów. To jest super, bo włączamy. O, już czuć jak się kręci z tyłu. Na hydraulikę jest 1300 obrotów. Bo to też nie powinno być tak, na przykład, że od obrotów się kręci szybciej. Ale jednak im więcej obrotów dam, tym szybciej się kręci. I jak dam za dużo obrotów, to leci za bardzo na boki. Więc tak ustawiłem, że 1300. Tutaj mam na 10,5 szerokość ustawioną i sobie mierzę. O, już 0,5 hektara mam, w jedną stronę przyjechałem. No i tutaj właśnie myślałem, że będzie grząsko w rogu, ale jest ok na razie, póki co. No i dobra, i skręcamy. No i faktycznie przydałaby się nawigacja teraz tutaj. No, widzicie, co się dzieje? Siadają koła jednak. No i trójeczką 9 na godzinę, 9,3. To jest dobrze właśnie, że im szybciej jadę, tym szybciej się koła kręcą i tam jest napęd właśnie z koła i szybciej sypie się do tyłu wapno. Ale też jest tak często, jak było mokre wapno, że im szybciej jechałem, więcej leciało, to tym bliżej sypało, bo było za ciężko. Ja teraz jest ok. No, w porządku. To miało być robione w styczniu. Ale był COVID-ek, później była śnieżyca, mrozy i do tej pory doszło. Kurde, nie wiem co robić, bo nie ma sensu się wrzynać tutaj w te pola oponami. Najwyżej wysypię to co mam teraz, a później drugi pojadę w inne miejsce z drugim wózkiem. Tutaj karczowalne było, zobaczcie jak ładnie poorałem. Nie pamiętam, czy jest zorki film, no oczywiście, że jest.
u mnie na kanale. No, troszkę trzeba będzie pozbierać tych korzeni. Dobra, i co robimy? Może pojadę wprost w tamtą stronę. Bo tam wapnowałem, tam gdzie było karczowane. Myślę, że mi wystarczy tutaj na ten kawałek, co odznaczyłem. Później po śladach będę dochodził, gdzie siałem już, a gdzie nie. Kurde, poprawiam kamerkę co chwilę, bo nowy telefon, większy, cięższy. I tak patrzę, jak on się trzyma, jak on nagrywa. Mam fajne ujęcia z wczoraj, kurde, szkoda, że nie nagrałem, tylko troszkę tak zdjęć porobiłem, jak siałem i śnieg padł, to sobie można, w sumie mogę pokazać to, jak to było wczoraj. A dzisiaj rano, no to wiadomo, że całkowicie było dużo śniegu. Super, dzisiaj wapno przywiezione, jest, rozumiecie, suchutkie, jest bez żadnych grud, nie zapycha się, elegancko. 72 zł za tonę, z Morawicy to jest wapno. Mam włączony ten blokadę, za słabo mi skręcił. No i tak, bo miałem też żyto dzisiaj siać właśnie, ale wyszło na to, że błoto tam zaczęło zapychać wał w agregacie siewnym. A mówię, jakby wapno przywieźli, to trzeba od razu porozwozić, pojeździć. Porozwozić. Szpadelek jest. Bo później od ścianek sobie można odrzucić, dorzucić albo odrzucić. Teraz jest dużo wygodniej niż po żniwach, po ściernisku, bo widać, gdzie jeżdżone. Tak samo po śniegu, jak się jeździ, też widać. Wapno mam w domu rozładowane na betonie, także sobie zajadę, elegancko nasypię. Nie biorę żadnej darniny czy ziemi. Okno mam otwarte, żeby wam pokazać, a mimo wszystko nie leci, tak jeżdżę, że nie leci. Dobry sprzęt, zapłaciłem za niego 7000 już z przywiezieniem na miejsce i praktycznie tam tylko dwa przewody wymieniłem z tyłu. Przywieźli mi właściciele wieczorem, szwagierka kasy policzyła, wypłaciła i jest ok, i działamy. Za blisko pojechałem, ale szacuję, że wrzucam na niego 4 tony, a 1,5 hektara zrobiłem. Raczej wątpliwa sprawa. Ale tak, no 10,5 metra. Jak bierze, czy tam 11, no to faktycznie przyszą sobie, przeliczę na tym. O, fajnie poleciało. O, i teraz pokażę, po co ja brałem wapno. Po co ja brałem szpadel. No właściwie zobaczcie, jak jest suche, to jest naprawdę super.
ale często mi się tu na bokach zostawia. A, to nawet nie ma co. Właśnie jak w tamtym roku leżało od lata do jesieni i jesienią sypałem, no to było niemiło. Tutaj, jak włączam, właściwie pokażę. Jak się obniży zaraz to, co przy kole jest. O. Tutaj się obniżyło na siłowniku, dotyka do koła i stąd się kręci. Nigdy nie mogłem w to uwierzyć, że nie będzie się ślizgać, ale jednak się nie ślizga. No ale dzięki temu dawkowanie jest równiejsze. Dzięki temu, czy jadę szybko, czy wolno, to jest w zależności od tego, tak się je. Tutaj właśnie ładuję na podwórku, załadowuję. To jest fajnie, bo na przykład jechałem, skończyłem, nie muszę wysiadać, zamykać. Zobaczcie, mało się co wysypuje, prawie że wcale. No i biorę się za załadunek. Wapno, jeszcze raz powiem, z Morawicy, węglanowe, 50 parę procent CaO. Minimum procent, minimum 50% CaO. Tlenku wapnia. Super tutaj jest na betonie, naprawdę dobrze. Nawet przedniego napędu nie włączam, żeby to nie mordować tego traktora. Tylko właśnie delikatnie i do góry, zaraz zobaczycie. Jeszcze raz. Nie ma sensu tu się mordować z nim, tylko tak do góry i jest, i nabrane. Powiem tak, mój kolega ma, Marcin, z kanału Case Puma Team Lubelskie, ma też RCW, zawsze od niego pożyczałem, ale też no, często u mnie jest tak, że musi poleżeć trochę wapno, że nie zawsze mam czas i nie wiadomo kiedy, jak pożyczę to i trzymam długo, to ktoś inny chce. A Marcin jest taki, że nikomu nie odmówi i dużo ludzi u niego pożycza. No i też tak było coś takiego, że no po prostu wziąłem i nie rozsypałem i za dwa dni musiałem oddać. A tak już jak mam swój, to kiedy mi pasuje. Dzisiaj na pewno nie rozwiozę, dziś, jutro zobaczymy. Jeżeli będzie pogoda do siania, to pojadę siać owies
a jeżeli nie, to, no to będę to rozsiewał dalej na wapno, także już jestem panem sytuacji. O, robię sobie jeszcze coś takiego. Na boki, żeby to poleciało. Chociaż ono później jeszcze w trakcie jazdy się rozsypuje. Też dokładniej. No ale wiadomo. Wiadomo, o co chodzi. Wiadomo, że jest, jak jest dobrze, to jest lepiej. No i teraz widzę, że z tyłu jest jeszcze dziurka, no to biorę z tej strony, żeby więcej nabrać. No, żeby na miejscu to było, to dosłownie 4 godziny i po robocie. Na miejscu sypanie, nie? Sypanie na polu i rozwożenie na tym samym polu. A tutaj muszę jechać jakieś 15 minut w jedną stronę. Może mniej troszeczkę. No ale dwa wózki wysypałem, już rozsypałem, no i pokazuje mi, że około 10 litrów spaliłem paliwa w klasie, także... Dobra, jest. Także jest ok. Trzeci wózek załadowany, no to myślę, że 7 będzie, no 8 nie, ale 7 na pewno, czyli jeszcze kilka tylko, jeszcze 3, 4 jeszcze, tak? To trzeba zabrać, o, już się nie będzie sypać. O, koło jest po 3 atmosfery nawalone. 3 bary, tak? 3 atmosfery. Dobra, super.